wygląda, chodźcie. Słuchajcie, na razie to Brzeszkowo, później sobie w Stójkę wyjdziemy, ale to żebyście się jeszcze dobrali w tym parterze, kilka takich elementów sobie zrobimy. Pierwsza rzecz, zaczynanie walki, obojętnie czy zostałem rzucony, czy w jakiś tam sposób zaczynam tą walkę, to w jaki sposób walkę zaczynam w tym parterze. I to w każdym dysku, czy w jiu-jitsu, czy w judo i tak dalej, zawsze jest podobnie. Prawa ręka, prawe kolano, lewa noga, to samo. Tak. Wchodzimy sobie w taki sposób, tak, i próbujemy się tam gdzieś powstać. Tak, a więc mamy taką pozycję, to jest pozycja w parterze. Teraz, łapiemy, najlepiej w tej chwili po przekątnej sobie złapać. Podpieram się na prawej ręce. Prawa noga wchodzi sobie pod partnera. I na razie tylko tyle. Później to dokończymy. Już jakąś techniką. Wchodzimy sobie. W jakiś tam sposób wchodzimy. Trącamy się. Łapiemy. Tak dwa, trzy takie trącenia, żebyście pochodzili troszeczkę. Teraz tak. Na prawej ręce się podpieram. Prawa noga do góry, hop, i wchodzę sobie pod partnera i już jestem, mam pozycję do duszenia, ale to pójdzie do góry. Dobra? Każdy sobie spróbuje zrobić 5 razy. Jeżeli ja się położę najpierw na plecy, a nie zawinę nogami, to Krzysiek nie będzie czekał na mnie, żebym go tymi nogami zawinął, tylko po prostu złapie sobie mnie w trzymanie. A więc jeżeli... Czy ja robię też takiego normalna walka i do trzymania przechodzę, nie da się teraz. Jeżeli ja się najpierw kładę, no to on mi nie da już tej nogi przewinąć i już jest tak naprawdę, tak jakbym się poddał, tak? A więc nie mogę się położyć, jeszcze raz to samo, nie mogę się na plecy położyć i później próbować dopiero gdzieś tam nogami go zaplatać, bo to już jest po mnie. Jasne? Ja się mogę dopiero położyć na plecy, jak ta noga tam jest. I teraz Krzysiek patrzy ze mną. Hop. Teraz jest kontrola, pilnuję sobie tego wszystkiego i jest walka. Mogę sobie dusić, przechodzić do dźwigni i tak dalej. Jasne? Ale te nogi muszą najpierw być między partnerem. No bo po prostu wstaw się w trzymanie, chłopie. Jedziemy, spróbujcie jeszcze. Lewa ręka. Już stara się troszeczkę wyżej złapać. Nie tak nisko, tylko jak najwyżej. Teraz. Wchodzę. Prawa ręka od razu pod partnera. Wysoko. Łokcie do siebie. I zaciągam sobie duszenie. Lewa ręka wysoko. Prawa. I ręce, słuchajcie, jak mam w taki sposób ręce, zaciskam, zginam do siebie i łokcie do siebie. Nie robię czegoś takiego, że łokcie idą na bok, ręce na bok, bo tu nie ma duszenia. Ręce do siebie i tu powinniśmy, nawet jeżeli nie ma od razu, to jest duszenie tętnicze, a więc po paru sekundach mam partner czy przeciwnik powinien się poddać. Raz, wysoko, dwa. Do siebie i mamy duszonko, jasne? Jeszcze raz cała pozycja. Zaczyna się gdzieś jakaś tam szarpanina. Udało mi się złapać wysoko. Teraz wchodzę, robię sobie miejsce, wchodzę i zaciągam do siebie, jasne? Jedziemy, spróbujmy. Pierwsza taka sytuacja. Polecimy szybciej. A rzeczy, jeżeli, a wiem, że to jest dobre, to później sobie to po prostu wykorzystujemy w klubach i dalej sobie to doskonalimy, tak? Jeżeli uważamy, że to jest dobra technika. Słuchajcie, mamy sytuację jedną. Wcale to nie jest najlepsza technika na świecie, ale judo w jiu-jitsu dużo elementów z tego można sobie zrobić. I walka jest często taka, jeżeli ja jestem bardzo dobry w parterze, a Krzysiek na przykład wie, że jestem dobry, nie? No to co będzie robił? On będzie blokował, tylko żebym nie miał ruchów i będzie czekał na to, aż się wszystko skończy. Jeżeli ja jestem na plecach, a Krzysiek jest bardzo dobry w parterze,
No ja będę robił tylko coś takiego i patrzcie się. O, będę robił coś takiego, nie? I czekał, aż sędzia przerwie. A więc obojętnie, która sytuacja, jeżeli już mam informację od trenera, czy widzę wcześniej, że ten zawodnik jest bardzo dobry w parterze, a nagle w tym parterze się znajdę, no to są właśnie dwie strony. Albo ja go po prostu blokuję, trzymam i nie daję mu ruchu, tak? Albo Krzysiek, nisko, jest turec. O, i też mi nie za bardzo daje powalczyć, nie? A więc ciężko, żebym sobie powalczył, pilnuję tylko. I teraz zakładamy, że... Trzymaj. Gdzieś tam mam jednak takie szanse na to, żeby w tym parterze powalczyć. Lewa ręka. Ściągam. Prawą skręcam się do tyłu. Prosta ręka, ręce do ciebie. Wyciągam. I teraz dopiero zaciągam. Jak się dźwignia nazywa? Dżudzigatan. Jak? Udech. A kto to powiedział balacha? Potocznie się to nazywa balacha. Nie mówi na zawodach, ale balawie zrobiłem. Ale nazywa się Udech. Ta dźwignia, tak? Jest to najczęściej stosowana z różnych form. Z różnych przejść, czy z różnych form dźwignia, którą się robi, a więc dźwignia na rękę prostą. Nawet mamy MMA, czy w innych walkach, w sportach też bardzo często zawodnicy tą dźwignię robią. Ważne jest, żeby tą rękę sobie tu przytrzymać, no bo jak ja się skręcę, a Krzysiek zabierze tą rękę, to już po co się mam skręcać, tak? Z tego już nic nie będzie. Rękę mam przytrzymać, hop. Na tyle, żeby sobie dokręcić. Patrzcie, jak ja sobie tu wybrałem tą rękę. To jest za mało. Tu mi nic nie da, jak będę tylko tak trzymał. Mogę sobie tu. Trzymam, wyciąg rękę. Tu, wyciąg rękę. Hop, widzicie? Złapałem nawet za kołnierz. Po przekątnej. Teraz się skręcam. A teraz sobie tylko tą rękę muszę wypracować. Dobra, jeszcze raz. Prawa ręka za kołnierz do siebie. Prawa noga podpiera. Skręcam się do głowy. Wyciąg rękę. O, trzymam ją. O. Przekładam. Dźwignia, układ. Lekko bioderko w górę. Wszystko jest jak należy. Dobra? Spróbujcie. Zobaczymy. Chodźcie grupa, szczególnie tych młodzieży. Dla bardziej zaawansowanych, a tak? Tak jak robicie, jest dobrze. A więc tu jest gdzieś tam. Trzymamy. Jedną ręką trzymamy, prawą. Dla mniej zaawansowanych trzymamy prawą ręką tutaj. Nogi to u góry. Lewa ręka idzie między nogi przeciwnika. Lewa między nogi, noga do góry i dokręcam się do jego nogi. Aż przesadnie do samej głowy. I teraz przekładam, jest. Tak? Prawa, twarda się bardziej wyprostuje na razie. O, prawa, lewa ręka między nogi, dokręcam się. I mam przejście, jasne? Nie zwracajcie tak tylko, a pozostali to, co mówiłem do tej pory. Dzięki. Problem, że jeszcze sobie dwa, trzy razy zrobią to samo, co do tej pory robili, tak? Ja wam zaproponuję pewną sytuację. Mam, skręcam się i Krzysiek do góry wstaje. Wstaje, próbuje wstać do góry. Hop, hop, hop. I dokręcam się dalej. Wy robicie na razie to samo. Ręka. On próbuje uciekać do góry. A ja się wkręcam pod niego. I mam to samo. Dobra? Takie śmieszne? Proste. Cześć.
Trzeba po prostu pod niego się wkręcać, jasne? Czasami wam przeleci do tej samej dźwigni, a czasami jest ona po prostu tam tylko skręcona. Jedziemy, spróbujcie. Mamy zerwanie, przeciągnięcie, złapanie, przejście, trzymanie. Jak się to nazywa? Gdzie ci się pyta, panie? Dzieci! No, dzieciom podpowiadaj. Krystian, jak się to nazywa? Słuchajcie. Ręce. Patrzcie na moje ręce. Raz. Ta ręka stara się pod rękami. Bo jak mi tu przyblokuje, przyblokuje tu, to mi za bardzo nie da się tą ręką przejść. Muszę tą ręką tak jakby wyciągnąć tu bark od pod ręką. Trzymaj mocno. Teraz nie, trzymaj mocno. Nie da się tak przełożyć. Najpierw muszę zerwać. Zerwałem. Za siebie. Po przekątnej. Widzicie? Ręce w bok. Prawa ręka hop. Lewa ręka hop. Lewa noga prosto. Od prawej się odbijam. Już tu jest trzymanie. Ale mogę sobie zrobić również w taki sposób to trzymanie. Tak jakbym koło niego chciał w taki sposób klęknąć. Dobrze? Jeszcze raz. Leżę na plecach. Prawa ręka. Wszyscy wiedzą, która to jest prawa ręka? Od dołu. Ta druga to jest lewa. W lewą stronę zrywam. Z powrotem wracam tą ręką za siebie. Z powrotem. Hop. I naciągam go na siebie. Ręce mam z boku. Teraz żadna walka nie jest. Prawą ręką wiążę. Głową wiążę. Wiążę. Lewa noga. Prostuję. Po to, żeby go przewrócić na plecy. Hop. Zawinąłem go. Głowa nisko w dół. Jestem. Głowa nisko w dół. Bark nisko w dół. I nie trzeba mocno dociskać. Czasami jest takie dosyć bolesne. I wam się już tutaj podda, bo to jest duszenie z trzymaniem. Takie dosyć nieprzyjemne jest, dobra? Proszę, spróbujcie. Proszę państwa, zrobimy sobie rzuty. Ale żeby było bezpiecznie, to rzucamy. Jeżeli rzucamy w tamtą stronę, a więc zawodnik, który rzuca w tamtą stronę, mniej więcej stoi tak, tak jak tutaj teraz stanie. A więc będzie rzucał, bo teraz ten pierwszy rzut będzie prawie do tyłu. To rzuca w tamtym kierunku, tak? Gdyby Krystian rzucił ten, to rzuca w tym kierunku. Jasne? Krystian to jest tata. To jest Krystian, to jest Krzysiek. Ale to jest maka. Kry. Zapamiętam. Słuchajcie, to rzuca w tamtym kierunku, jasne? Nie rzucamy gdzieś tam w bok i tak dalej ze względów bezpieczeństwa. Te większe hopy, jak tam są dzieci, to wy jednak bardziej przesuńcie się tutaj w tym kierunku, żeby tam było dzieci i nie było, że komuś na nogę gdzieś komuś spadniecie, jednak to jest taki dosyć duży ciężar, żeby nie było jakieś przeciążenie. Jedna rzecz. Słuchajcie. Tak jak mówiłem, kilka takich rzutów. Ja też tak coś w rodzaju takiej taktyki bym wam chciał prowadzić, bo najczęściej jak osoby zaczynają walczyć, to się łapią i chodzą, nie? Chodzą i co tu by zrobić, jeżeli nie mamy dobrego trzymania, dobrego uchwytu, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I teraz jest tak, Krzysiek prawą ręką łapie mnie z... Może tak powiem. O! Ja! Zawsze, jeżeli walczę z takim człowiekiem, który łapie mnie z góry, patrzcie, kiedy ja mam przeciwnika, który jest silniejszy ode mnie i złapie mnie w takiej pozycji, w takie trzymanie, no jak trudno by mi było się przyjąć taką klasyczną, bo on już ma w tej chwili przewagę. A więc to jest dla mnie niewygodna sytuacja i niebezpieczna, kiedy przeciwnik łapie mnie z tyłu, z góry. O co chodzi? Lewa ręka, tutaj nic nie daje, bo on będzie albo osoto, albo utrzymatę robił, nie? A więc utrzymata, czy harajkoszy, czy osoto gary,
A więc ja już jestem tu związany, a tak naprawdę ta ręka tutaj nic nie robi. Do niczego nie jest mi potrzebna. Przeszkadza mi tylko. Ważne, że jeżeli ktoś mnie z góry łapie, to ja muszę sobie złapać od dołu lewą ręką. No niestety, ale muszę przyjąć tak jakby jego uchwyt. Jego uchwyt do jego walki, bo teraz jeżeli Krystian będzie miał na harajgoszy próbował mnie złapać, to ja sobie tą lewą ręką go od siebie odsuwam. Tak? Teraz jak wchodził harajgoszy, to sobie mnie dociągnął. I ja tą ręką nie byłem w stanie nic zrobić. Mam tutaj rękę, wchodzi harajgoszy, utrzyma tę i ja sobie go tutaj odsuwam. Mam takie możliwość takiego odsunięcia. Teraz robimy sobie pierwszą taką technikę prostszą. Pierwsza technika. Bez trzymania. Prawą ręką trzymam je od góry, jasne? Lewa ręka idzie od dołu. Prawą ręką łapię sobie za swoje kimono, za swój kołnierz. Lewą ręką, lewa ręka idzie w kierunku, w tym momencie tak jakby od góry zrywa w taki sposób. Mamy zerwanie. Wiążę, siadam, mam jeden z prostszych rzutów. A skuteczny. Jeszcze raz. Złapał mnie z góry, nie dałem tej ręki, na razie bez tej ręki. Łapię się za kołnierz, mocno ściągam, tak jakbym chciał mu zgnieść paluchy z tyłu. Tak mocno ściągam, że mu zgniatam te paluchy z tyłu, łamię mu wręcz ten swoim żodową. Lewa ręka tak jakby od góry teraz, od góry i odsuwam się, hop, zerwałem. Ręka mi dostała w takiej pozycji. Trzymam, głowa na brzuch, na klatkę, noga za i mam pierwszy rzut. Prawa noga z tyłu, głowa leży na klatce piersiowej. Jasne? Czajmy? Spróbujmy, zobaczymy jak on to wychodzi. Jeszcze raz. Trzymam je z góry, prawą ręką. Co ja robię lewą ręką? Za to. Za kołnierz. Co robię swoją prawą ręką? Swój. Co robię mocno? Do... Ściągam, tak? Z całej siły ściągam. Lewa ręka, tak jakbym od góry taką wajchę chciał zrobić. Taką wajchę, prawa noga lekko odchodzi, zrywam takim szarpnięciem. Zerwałem. Wiążę mocno, tak jakby moja ręka wyciągnął. To jest moja ręka, nikomu już jej nie oddam, tak? Mocno wiążę tą rękę. Głowa idzie na brzuch. Moja ręka, głowa idzie w kierunku brzucha. Lewą nogą atakuję. I patrzcie, prawa noga, głowa, nawet jakbym cię przewrócił inaczej, to dążę do tego, że w ostatniej fazie głowa ma być na brzuchu. A prawa noga z tyłu w taki sposób zgięta, jasne, i blokuje. Ja tutaj się blokuję tą nogą. Nie tak i nie tak, bo po takim rzucie, po pierwsze, czasami ma problem sędzia, komu dać rzut, bo on w międzyczasie się zaczął skręcać, czy to czasem o uczy kary nie wyszło, tak? A więc sędzia zaczyna się zastanawiać, a nawet jak się nie zastanowi dobrze, a ja leżę w taki sposób, to czy się pierwsze co zrobi, to zrobi mnie trzymanie, tak? A więc ja rzuciłem, jestem zadowolony, jaki jestem za nie fajny, tak? No ale sobie tak zwany przeciwnik złapał mnie w trzymanie i może sobie robić ze mną co chce. Jeszcze raz. Prawa jest z góry. Bo dla niego, dla mnie to jest niewygodne, no bo jak ja jestem praworęczny, on mnie złapał w taki sposób, bo jest silniejszy ode mnie, dla mnie jest to niewygodna pozycja. Lewa ręka od dołu, po to, żeby nie dociągnął mnie do siebie, tak? Prosta ręka zawsze blokuje, nie jest w stanie mnie w tym momencie, no jest w stanie, no niektórzy są silni, ale generalnie zawsze jest to blok. Nawet jeżeli mnie tak dociągnie, a mam tak rękę, to i tak mam możliwość jeszcze przeskoczenia. Dociągam mocno. Szarpie, to mam szarpnąć, zerwać. Moja ręka, brzuch, głowa jest ważna.
żeby tutaj hop i głową i jestem na nim. Jasne? To ja rzuciłem. Widzieliście, że to ja rzuciłem, a nie kto inny, nie? Dziękuję. Jedziemy. Złapał skóry. Złapałem. Wywieram mocno. To jest lewa ręka, lewa ręka. Dlaczego? Bo przeciwnicy najczęściej są praworęczni, są też leworęczni, dlatego trzeba na treningu robić na lewą i na prawą, ale to już jest kwestia waszych trenerów, trzeba tak będą uczyć. Teraz robimy bardziej tutaj na zasadzie takiego pokazywania, jak techniki wyglądają, a trenerzy są od tego, żeby to robić na prawo i na lewo. Trzymam. Najczęściej prawą ręką was będzie trzymał, praworęczny, tak? To robi utrzymane na prawo. Zrywam, szarpię. Wiążę głowę i idę tak, jakbym chciał, jak on stoi w taki sposób, to tak, jakbym chciał iść w kierunku ściany. Nie idę do tyłu, tylko wkładam i w kierunku ściany. Hop, do tyłu, jego tył. To troszeczkę tam zejdę w bok, nie ma szans, żeby to było idealnie, ale mniej więcej pracuję tak, jakbym chciał z nim iść do tyłu. Jasne? Jedziemy. Każdy jeszcze trzy razy sobie. Ale będziemy dążyć właśnie tak jakby z walki. A więc kiedy partner was trzyma i gdzieś tam chodzimy sobie, to często mamy możliwość takiej techniki zrobienia, to jest podobne do tego, co zrobiliście przed chwilą. A więc gdzieś tam próbuję coś tam robić. Próbuję jakieś tajotoszy robić, bo to pojazd tajotoszy. Ręka. I mamy w taki sposób rzut wykonany. Dobrze? Ale zanim ten rzut zrobimy, najpierw spróbujemy sobie zrobić, żeby wam łatwiej to po prostu, tajotoszy na lewą stronę. Takie wymuszone tajotoszy zrobimy sobie w taki sposób. Ręka, trzymasz końcówka, widzicie? Ja staram się zawsze od dołu trzymać i zawsze od środka. Lewa ręka, partner prosty, wyciągam sobie na klatkę piersiową. Hop, mięciutko. Wyskakuje, sam możesz wyskoczyć, możesz rzucić. Nie robimy tego na siłę. Robimy sobie samą technikę. Klatka, hop. Mamy rzut. Robili ten tajotoszy czy nie jeszcze? Tak. Robili, tak? Ale czy dzieciaki robiły? Tak, zrobiły. Robiły, nie ma problemu. Spokojnie. Okej. Okay. Słuchajcie, gdyby się strasznie ktoś bał na razie, to może złapać za plecy. Jasne? Na razie. Za plecy, naciągnąć, hop, takie choćby ogoszy z nogą w bok. Na razie 2-3 razy taki rzut, a później tajotoszy. Tajotoszy, słuchajcie, to nie jest tak, że ja się najpierw odwracam, a później rękami ciągnę. Tajotoszy to jest najpierw ciągnę na klatkę piersiową. Na klatkę piersiową, a teraz dopiero skręcam się całym ciałem i wykorzystuję ruch skrętu. Tu jest przyklejony i teraz skręcam się razem z Krzyśkiem. Jasne? To jest najczęstszy błąd, że zawodnicy robią takie tajotoszy, a więc gdzieś ręce zostają z tyłu, wręcz aż to boli, tak? No nie da się tak tajotoszy zrobić. Sojotoszy bardziej. Sojotoszy to jest... Dobrze, trenerze? Dobrze, trenerze? Nie pomyliłem? Bo ja to mylę czasami. Sojotoszy to jest tak, jakby morotny sobie nazwiał, więc tak jeszcze się da. Tak? Sojotoszy mamy w taki sposób, że ręka, widzicie? Ręka jest pod partnerem. Do klatki piersiowej. Ręka jest niziutko, tak jakby była na klatce piersiowej, jego. Tu. Ręka jest tu, hop. Teraz kręcąc się tylko, wymuszam ten ruch, żeby on się przepuścił. Dobrze? Lewa strona. A więc partner was trzymuje prawą ręką od góry, a wy próbujecie to zrobić na lewą stronę. Wiem, że na prawą zawsze jest łatwiej, ale na lewą jest zawsze praktyczniej. Dobra? Jedziemy. Na treningu to jest wasza sprawa,
będziecie koshiguruma, czy to Jotoshi, czy Tajotoshi, to jest wasza sprawa. Ale wszystko powinno się też zaczynać od klasyki, powinniście tą klasykę znać. Czasami błędami niektórych trenerów jest to, że trenerzy, ja też kiedyś tak miałem, że trenerzy zapominają, że mają inną postawę, inną sylwetkę, inną siłę i inaczej robią technikę. I wydaje się, że skoro ja tak bardzo fajnie robiłem tą technikę, to jestem w stanie wszystkich tą technikę tak nauczyć, jak ja robię, po swojemu. Nie ma takiej możliwości, bo jeden jest wyższy, drugi jest niższy, trzeci ma krótsze nogi, czwarty ma dłuższe nogi, większą siłę, a więc i tak dalej. I każdy będzie tą samą technikę może troszeczkę inaczej robić. A skoro w Japonii kiedyś wymyślili, że technika ma wyglądać w taki sposób klasycznie, to powinniśmy po prostu uczyć się, to też trenerzy powinni też na klasykę zwrócić uwagę, mimo że jest często trudniejsza. A to, jak oni później, czyli tak jak później wy będziecie robić sobie na walce, w walce, to jest wasza sprawa. Zawsze mówię taką analizę, to był Andrzej Dziemianiuk, bardzo dobry zawodnik, to był Janusz Pawłowski, Dziemianiuk, Legień, to są te czasy, Adamczyk judo, tak? Wielokrotny mistrz Europy, tam świata i tak dalej. I on właśnie zawsze było tak, że miał takie specyficzne rzuty, mimo że był bardzo techniczny, ale te swoje odmiany. I trener świętej pamięci Zieniawa Mistrz, zresztą tutaj taki ten, zawsze pytał się Andrzej, czy ty wiesz w ogóle na co rzuciłeś? A na to Andrzej zawsze mówi, na Ipon. Także, słuchajcie, to już później nie ma, jako zawodnicy to tak nie ma za bardzo często znaczenia. Ale jako trenerzy, no i tradycja, no powinniśmy znać i umieć te nazwy i umieć również, żeby to robić klasycznie, tak? Tym bardziej, że być może ktoś z was też kiedyś będzie trenerem, bo ten czas strasznie szybko leci i już nie bywa. Jeszcze raz. Może ja bym na razie od koshigurumy odszedł, a więc łapanie za głowy. Dlaczego? Bo koshiguruma to też jest troszeczkę technika dla równych wzrostem, albo jak masz zawodnika troszeczkę niższego. I gdybym ja teraz walczył z Krzyśkiem, to dla mnie koshiguruma w ogóle nie ma sensu, bo on mi się w ogóle tak nie da złapać. Kolana prawie trenerze nie wolno uderzać w sportach judo. No bo my tu bandytkę omawiamy, a nie sport. Uderzysz, to jest krócił. Współczuję wam takich trenerów. Słuchajcie, to tak jak mówię, klasyka. Ja na razie dopuszczam. Dla tych, którzy się tutaj, przynajmniej na tym treningu, na waszym treningu, to zróbcie jak chcecie. A więc, żeby złapać pół i teraz skręcając się z nim gdzieś tam można w pół przerzucić. Chcę, żebyście rzucali przez lewą stronę, dobrze? Jeżeli nie czujecie tego uchwytu w taki sposób, dla tych już bardziej zaawansowanych, to jednak wolałbym, żeby noga, klatka i skręcając się po, mam mięciutko, nie trzeba mocno tego rzucać. I też jeszcze jedna ważna rzecz dla trenerów, też bym chciał przypomnieć, że w sportach walki, albo we wszystkich sportach, to są najważniejsze nogi, siła nóg, nie klata, nie ręce. Ja byłem słabszy od niektórych, jeżeli chodzi o sztangi i tak dalej, ale zawsze miałem nogi i grzbiet dosyć mocny. Jak dobrze stoicie na nogach, to jest praktycznie 60-70% sukcesu. Nie? Wszystko. Jedziemy. Teraz oszukuję, że robię Tajotoshi. Hop. Wracam. Siadam. Idę do tyłu. Partner stoi. Trzymam. Widzicie? Przesuwam się w lewą stronę. Skręcam się do niego bokiem. Teraz, tak jakbym chciał tutaj, wracam, siadam bliziutko przy jego nodze. Zaraz przy jego nodze siadam. Jasne? Jeszcze raz. Stoję, trzymam. Przechodzę w lewo, partner stoi.
skręcam się do niego bokiem. Straszę, siadam niedziutko, hop, i tak, żeby klatka była na nim. Znaczy głowa była na jego klatce piersiowej, dobra? No to jedziemy. To jest jeden ruch bez odkładania.